2 maja zgodnie z planem powstanie w Suwalskim Ratuszu nowy wydział kultury i sportu. Ogłoszony kilka tygodni temu konkurs na stanowisko naczelnika tej komórki niestety nie przyniósł oczekiwanego skutku. Żadna z osób kandydujących nie wykazała się dostateczną wiedzą i umiejętnościami, które w ocenie komisji konkursowej gwarantowałyby należyte funkcjonowanie wydziału. Do konkursu zgłosiło się siedmiu kandydatów. Jeden wycofał się z postępowania jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. Po przesłuchaniu pozostałej szóstki kandydatów komisja za Rekomendowała prezydentowi miasta unieważnienie postępowania. Jak nas poinformował Kamil Sznell, żadna z kandydujących osób nie osiągnęła nawet połowy możliwych do uzyskania punktów kwalifikacyjnych. W tych okolicznościach można spodziewać się, że zostanie ogłoszony powtórny konkurs i mieć nadzieję, że pojawią się kandydaci z większą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem.